Dzień dobry. Dzień dobry. Ja cieszę się, że mogę tu być, Barbara Korpak. Ja mogę panią też. Oj, tak, jak najbardziej. Jest dobrze. Jest o wiele lepiej, niż mogłam sobie to wyobrażać. Od pierwszej chwili pobytu tutaj czułam obecność księdza Jana. Czułam, że mnie w tej podróży prowadzi, że czuwa nade mną. Ja powiedziałabym nawet więcej, wiesz, że za jego sprawą tutaj przyjechałam, że maczał po prostu w tym palce. Od niego do mnie dotarło przez jego osobę, przez jego słowa, że trzeba bardzo mocno wykorzystać ten czas, który jest nam dany. Też można było, chociaż my tutaj mieliśmy. Naprawdę ten dom funkcjonuje jak dom. Tak, to jest właśnie to dobre miejsce, o którym ja myślałam, które sobie wyobrażałam. I myślę sobie, że te wszystkie spotkania z ludźmi, od pierwszego wejścia mojego tutaj do hospicjum, od poznania pracowników, poprzez rozmowy wszystkie, które przeprowadziłam, także te cudowne i bardzo poruszające rozmowy z pacjentami, z osobami, które tu mieszkają, dały mi bardzo wiele. Połknęłam bardzo mocno bakcyla hospicyjnego, tego hospicjum, bo jest to miejsce naprawdę wyjątkowe, wyjątkowo wyjątkowe. Myślę też, że będę bardzo głośno o tym mówić, bo jest to coś, co robi ogromne wrażenie na mnie i czym się chcę dzielić. Ogromne wrażenie na mnie zrobił Żółty Przemarsz, gdzie wędrowaliśmy sobie dębkami w żółtych koszulkach. To było niesamowite i wspaniałe, tak? Takie poczucie też, jesteśmy jedną wielką rodziną i zachęcamy do dobrego odbioru, do otwarcia się na ideę tego miejsca. Ja czuję więcej życia w sobie. Ja się zaraziłam tym życiem tutaj od was wszystkich, od ludzi, od miejsca. Może to dziwnie zabrzmi, ale też od osób, które tutaj mieszkają na stałe, bo to są osoby, które też promieniują spokojem dzięki temu, że są zaopiekowane wspaniale. One to czują, one to widzą, one o tym mówią. Mnie to miejsce pokazało, że odchodzenie, trudne sprawy, choroba i śmierć, że są częścią życia, które można przeżywać normalnie. Tu jest po prostu normalnie. I z tym wyjadę, z taką myślą i tym bym zakończyła tą moją podróż życia. Bardzo chciałabym tutaj wrócić i wracać. To nie ulega wątpliwości.